Witamy Państwa, 25. Jeszcze, proszę Państwa, mamy listopada 2013 roku. Tutaj w Radiu Tok FM jakieś plotki, kolejną jakąś babę wziął, proszę Państwa, do w obroty, znawczynię opery, proszę Państwa, z opery bałtyckiej. Ale my nie o tym chcemy mówić, proszę Państwa, o inwigilacji, bo dzisiaj właśnie Radio Tok FM, no to, co najciekawsze, my pokazujemy to, co najlepsze, to, co najciekawsze. Podało, proszę Państwa, Radio Tok FM, że, proszę Państwa, inwigilacja dotyczyła, no, Angeli Merkel, ale to nie robiła tylko USA, ale Chiny i Korea, proszę Państwa, i jeszcze i Rosja nawet jeszcze podsłuchiwała to, co tam miała do powiedzenia ciekawego Angela Merkel. Dlatego, proszę Państwa, no ponieważ jesteśmy w Polsce, to trudno uciekać tutaj od problemów, które tutaj mają miejsce. Także widzicie Państwo, że nie tylko USA, ale też i Chiny. Zresztą, proszę Państwa, jak tak Państwo robicie te zakupy, woszą w La Park na Górczewskiej, to niech Państwo nie myślą, że to takie wszystko jest bajkowe, proszę Państwa. To czasem, proszę Państwa, nie dotyczy to jakiegoś tam kopciuszka, czy jakiegoś żebraka, który otrzymuje jałmużnę, to co dzisiaj, proszę Państwa, Radio Tok FM już jakieś kolejne bajki opowiada. No po prostu ludzie, którzy słuchają, to są często też i zastraszani, czy biorą za bardzo może sobie do serca pewne rzeczy. Dlatego też, proszę Państwa, zapraszamy do tych dwóch książek, które tutaj Państwo macie na dole, pokazane. Pytania młodych ludzi, proszę Państwa, tom pierwszy i tom drugi. Zapraszamy. Świadkowie Jehowy na przystankach czekają na Was, tutaj choćby stołecznego miasta Warszawy, bo przecież w katolickiej Polsce jesteśmy.